Dzisiejszy wykład o profesorze Władysławie Bartoszewskim w rocznicę jego urodzin, nie, śmierci, prawda? Urodzin. To jest 95, gdyby był z nami. I dzisiejszy ten wykład będzie prowadził profesor Michał Komar, który wydaje się być najlepszym znawcą profesora Bartoszewskiego, jako że napisał czy przeprowadził z nim taki wywiad Rzekę, który był opublikowany. Sam profesor Michał Komar jest obecnie profesorem w Kolegium Civitas. Jest absolwentem SGPiS-u w Warszawie, jest autorem wielu książek, był felietonistą Tygodnika Powszechnego. Też jak wyczytałem w latach 77-90 był stałym konsultantem Teatru Sensacji w TVP. Chyba nie ma nic w tym jakiegoś bardzo wstydliwego. Nie? Ale skąd? Więc tutaj czytałem taki wywiad na temat właśnie pana profesora Komara przez Pawła Smoleńskiego, i który pisze, że Komar pisze smacznie, jest erudytą, więc w najmniej spodziewanym momencie odwraca się na przykład ku jakimś śródziemnomorskim myślicielom, a potem znów wracamy do Warszawy na polskie śmieci, by za chwilę polecieć do radzieckiej Moskwy. Też jeśli chodzi o tą erudycję, to profesor Komar takie rozważania na temat przypadku i konieczności i przeznaczenia robi, i znalazłem taki przykład, gdzie mówi czy pisze, że jest 8 kwietnia 1917 roku. W legacji amerykańskiej w Bernie dzwoni telefon. Słuchawkę podnosi młody dyplomata amerykański i słyszy głos mówiący po niemiecku, ale z silnym rosyjskim akcentem. Rozmówca informuje, że chciałby natychmiast przyjechać do legacji, aby dostać wizę imigracyjną do Stanów Zjednoczonych. Młody urzędnik nie widzi powodu, żeby zrezygnować z partii tenisa, na którą się śpieszy, więc mówi: niech pan da mi święty spokój, proszę się zgłosić jutro. Rozmówca z rosyjskim akcentem woła: ale jutro już będzie za późno. Amerykanin, wzruszając ramionami, mówi: no to trudno. Odkłada słuchawkę. Ten Rosjanin to był Włodzimierz Ulianow Lenin, a młodym dyplomatą amerykańskim był Alan Dulles, który później został szefem wywiadu USA. No więc tego rodzaju ciekawostki. Mam nadzieję, że to jest, że tak powiem, prawdziwe i autentyczne. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie profesora Komara specjalność, żeby wyszukiwać tego rodzaju historię. Natomiast oczywiście dzisiaj tematem jest, jak powiedziałem, profesor Władysław Bartoszewski, który tutaj w tej sali czy w Audytorium Maksimum kilkukrotnie miał wykład dla nas i był tutaj niesłychanie dobrze przyjmowany przez naszą społeczność, i powiedziałbym, że dla Uniwersytetu Warszawskiego był bardzo znaczącą postacią. Panie profesorze. Dziękuję bardzo. Na siedząco, czy... Bardzo dziękuję za przedstawienie mnie. Dziękuję Państwu za to, że zechcieli mnie Państwo zaszczycić swoją obecnością. Parę tygodni temu
pan profesor Węgleński zadał mi przez telefon pytanie, jak to się stało, że Władysław Bartoszewski, człowiek o takiej biografii, o takich dokonaniach, stał się przedmiotem najbardziej plugawych ataków ze strony prawicy, no tak to trzeba nazwać. Starałem się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Taka najszersza odpowiedź może by brzmiała tak, no z tego samego powodu, dla którego znaczna część obywateli Rzeczpospolitej uznała za swoje hasło chrońmy dzieci przed wiedzą. Może właśnie tak. Ale przechodząc do odpowiedzi bardziej szczegółowej. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że Władysław Bartoszewski jest najlepiej opisaną postacią z punktu widzenia policyjnego. Bo był tak, sprawdzany przez kontrwywiad AK w roku 41 i 2 przed zaprzysiężeniem w Armii Krajowej. Potem był niezwykle dokładnie sprawdzany przez kontrwywiad Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj, bo został zatrudniony w komórce kontrwywiadu więziennego, a więc w komórce niesłychanie utajnionej i wyjątkowo delikatnej. No potem był sprawdzany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. A potem, kiedy rozpoczął współpracę z Wolną Europą, był z pewnością sprawdzany przez służby opiekujące się tą instytucją. No a potem, kiedy wykładał w Niemczech, no to z pewnością będę sprawdzał, kim jest ten człowiek. Jeżeli nie można znaleźć, aha, jeszcze jedno, w IPN-ie, tak mówią znajomi mi archiwariusze, teczka Władysława Bartoszewskiego zajmuje 13 metrów. No jeżeli nie można znaleźć żadnego haka, to trzeba kłamać, tak? Trzeba zmyślać, trzeba tworzyć błoto i błoto i błoto i obrzucać tym błotem. Ja bym o tym w gruncie rzeczy nie chciał mówić, gdyby nie jeden drobiazg. Otóż jeżeli Państwo wejdą do wyszukiwarki, do Google, i wbiją hasło Władysław Bartoszewski, to na pierwszym miejscu pojawia się z zasady hasło Bartoszewski z Wikipedii. Ale na drugim miejscu od niedawna upozycjonowano hasło Bartoszewski, w nawiasie Bartman, Żyd, kolaborant, zdrajca. Kiedy się wchodzi na tę stronę, no to można sprawdzić, że współredaktorem tej strony jest mianowany nie tak dawno członek kolegium, wybrany przez Sejm Rzeczpospolitej, członek kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W ten sposób okazuje się, że Sejm pośrednio partycypuje w fali nienawiści. To wszystko na ten temat oczyściłem przed pola, a teraz chciałbym wrócić na chwilę na dłuższą chwilę do Władysława Bartoszewskiego. Jutro będą jego urodziny. A przepraszam, 19 oczywiście. Przepraszam. Dlaczego 22 pomyślałem sobie? Nie wiem, przepraszam. 22 rocznik. Dziękuję, Marian. Myśmy rozmawiali przez kilkanaście lat dosyć często, to znaczy spotykaliśmy się niezmiernie często. No pomogłem mu stworzyć 7 książek. Spotykaliśmy się bardzo często codziennie, długimi godzinami, rozmawialiśmy przez telefon, wymienialiśmy się plotkami, ale nie tylko plotkami, no pracowaliśmy nad tekstami. Tak więc mogłem nie tylko wysłuchiwać tego, co mówił Bartoszewski i potem wiernie oddawać w tekście, ale mogłem także go obserwować. I widziałem, że są pewne sprawy, pewne pytania, pewne wątpliwości,
które utkwiły w nim w taki sposób, że wracał do nich jako do spraw, moim zdaniem, wedle mojej obserwacji, spraw podstawowych. Mówiliśmy o sytuacjach granicznych, o losie, o działaniu przypadku. Tego w tych książkach jest niewiele. Bo te książki, które razem stworzyliśmy, to są zapisy biograficzne. Natomiast ja chciałbym dzisiaj porozmawiać o paru doświadczeniach granicznych, które moim zdaniem, do których moim zdaniem Bartoszewski powracał przez całe życie. Które były dla niego niezwykle ważne, choć niektóre z nich nie wynikały z jego wyboru. Były częścią losu. Takiego arystoteleskiego losu, jak w tragedii. Punkty zwrotne, które bardzo często stawały się sytuacjami granicznymi. Chciałbym wrócić do roku 1938, a więc do roku niezwykle istotnego dla tego młodego człowieka. Innymi słowy, proponuję, żebyśmy weszli w jego buty, żebyśmy spróbowali być 17-18-letnimi młodymi ludźmi, którzy z zapałem czytają gazety od lewa do prawa, bo od robotnika do prasy niepokalanowskiej. Myślę o młodym człowieku, który jest uczniem bardzo katolickich i bardzo prawicowych szkół, który zamierza zostać jezuitą i nawet udaje się z prośbą o przyjęcie z listem wspierającym od prefekta szkoły. A więc rok 1938 w świadomości młodego człowieka, który nie należy do żadnej organizacji na terenie uczelni, który wszak przyjaźni się z kolegami, którzy są członkami narodowych, a więc tajnych organizacji w tej szkole, związanych z ONR-em, który jest w pełni świadom sytuacji rozgrywającej się wokół niego. A więc co w 1938 roku? O czym może myśleć? O marszu na Kowno, tak? O Anschlussie. O efektach Anschlussu w postaci sprawy z Bąszynia. Sprawy, która dotknęła część polskiej opinii publicznej w sposób niesłychanie bolesny. Kiedy Rzeczpospolita odebrała obywatelstwo między innymi polskim Żydom uciekającym z zajętej Austrii przez Hitlera i których te swych byłych obywateli osadziła w obozie internowania. To jest też, jeżeli właściwie pamiętam te wracające motywy w naszych rozmowach, to jest sprawa wyborów parlamentarnych jesienią 1938 roku, zbojkotowanych przecież przez i lewicę, i prawicę, zbojkotowanych przez Narodową Demokrację, zbojkotowanych przez PPS i przez Ruch Ludowy. To jest historia Sejmu jednopartyjnego. To jest też historia nieprawdopodobnie silnej propagandy obozu Zjednoczenia Narodowego. Propagandy, która wprowadzała, jak się wydaje, społeczeństwo polskie, naród polski w błąd, przynajmniej w tej dziedzinie, jaką jest budowa imperialnej Polski w warunkach roku 1938.
To jest też poczucie dumy, niewątpliwe z udziału w rozbiorze Czechosłowacji. Powszechne poczucie dumy, proszę Państwa. I to jest przeświadczenie o tym, że wojna zostanie wygrana. Niezależnie od niczego. Władysław Bartoszewski chłonie to jak gąbka. I zrozumiałe, wszyscy chłonęli. Może nie wiem, czy wszyscy. Ale ze świadectw, które pozostają z tamtych czasów, ze świadectw spisywanych zarówno przez tak młodych ludzi jak Władysław Bartoszewski, ale też przez oficerów liniowych, którzy przedarli się potem do Francji i spisywali swoje wspomnienia i je publikowali albo w Paryżu, albo w Londynie, a ja te wspomnienia czytałem. Wszyscy w to wierzyli. Nie mieli wątpliwości. No. Władysław Bartoszewski jako młody chłopiec chciał być geografem, więc oglądał mapy. I myślę, że to doświadczenie lat 38-39, kiedy udaje się do księdza jezuity Kosibowicza z prośbą o przyjęcie. A duchowny odpowiada, ależ słuchaj, pójdziesz na wojnę. Wygramy tę wojnę raz, dwa. Przyjdziesz w przyszłym roku. Przyjmiemy cię z otwartymi rękami. Ten młody człowiek, jak wielu innych młodych ludzi, jeden z 14 tysięcy ówczesnych maturzystów, bo tylu było maturzystów w Polsce w roku 1939. Tak informuje mały rocznik statystyczny z 1939 roku, jeszcze zdążono go wydać. A więc ten młody człowiek 6 września nie może już słuchać radia, sygnału radiowego z Raszyna, bo do Raszyna, w Raszynie już stoją jednostki czołgowe niemieckie. Myślę sobie o poczuciu wielkiego rozczarowania, o poczuciu klęski. Ja się wielokrotnie pytałem pana Władysława, co czuł. On mówi, szybko się odbudowałem. No ale zanim się szybko odbudował, zrozumiałem, że to było doświadczenie, które kazało mu jako młodemu geografowi, tak to nazwijmy, patrzeć na sprawę granic. Ile kilometrów przyjaznych granic miała Polska w 1939 roku? I myślę, że to pytanie w jego późniejszym doświadczeniu politycznym będzie odgrywało niesłychanie istotną rolę. Nie tylko jako polityka, bo to przecież ostatni okres jego życia, ale jako działacza społecznego, konspiracyjnego działacza społecznego w latach 70. Myślę tutaj przede wszystkim, rzecz jasna, o Polskim Porozumieniu Niepodległościowym i jego udziale w rozważaniach PPN-u na temat problemu niemieckiego i problemu żydowskiego także, ale przede wszystkim problemu niemieckiego. To jest takie pierwsze doświadczenie, które wydaje mi się doświadczeniem, ono się składa oczywiście, to jest proces, ale to jest proces, w którym Bartoszewski nieustannie wraca do tego pytania. Ile kilometrów bezpiecznych granic powinna mieć Rzeczpospolita? Doświadczenie drugie, w mojej ocenie niezwykle istotne. Mianowicie to jest doświadczenie jednego z pierwszych dni w KL Auschwitz. A mianowicie to jest moment, w którym 5 tysięcy, tam było wtedy 5 tysięcy więźniów, zostaje zgromadzonych na placu apelowym i stoi kilku SS-manów i kilku kapo. Wyciągają z szeregu jednego z więźniów i zaczynają go mordować nie pistoletem, nie, tylko pałkami i butami przygniatając gardło. I Bartoszewski mówi, i wie pan, panie Michale, staliśmy nieruchomo
5000 dorosłych mężczyzn i nikt się nie ruszył. Nie wiem, jak nazwać to doświadczenie. Doświadczenie poszatkowania, doświadczenie zamiany ludzkiej gromady w hordę, w przerażoną hordę. Ale z tego wynika coś. Zanik ducha solidarności. Najgroźniejszy z odruchów, najgroźniejszy ze stanów, jakie mogą nam grozić. Nie używam słowa empatia, bo nie jestem jego szczególnym zwolennikiem. Mówię o elementarnej solidarności. Mówię też o instynkcie samozachowawczym, który w tej sytuacji, na co już później zwracali uwagę wybitni psychiatrzy badający tak zwany Katzenlager syndrom, że w tym przypadku instynkt samozachowawczy był przeciwko życiu. Myślę, że Władysław Bartoszewski w sposób niezwykle intensywny przeżywał tę sprawę. No i jest drugi. Przepraszam za krótką dygresję. Bartoszewski wziął udział. Był jednym z uczestników, czy to jest właściwa nazwa, stał na tym sławnym apelu, gdzie w ciągu jednej nocy zmarło 156 więźniów, nie od razów kija, pałki czy czegoś takiego, tylko po prostu zmarli, bo stali. Nic więcej. Proszę sobie pomyśleć, co to znaczy dla 18-letniego chłopca. Wychowywanego w bardzo dobrych warunkach, pod ścisłą opieką. Niemalże, no nie w luksusach, ale w komforcie. Dla chłopca, który jest synem wysokiego urzędnika Banku Polskiego, zastępcy skarbnika, proszę Państwa, to przecież była pozycja. Dla chłopca, który mieszkał w bardzo dobrych dzielnicach warszawskich, nieopodal Belwederu. To jest takie doświadczenie, które wydaje mi się fundamentalne dla człowieka o takiej wrażliwości jak on. Bo te zamaszyste gesty, ta chropowatość głosu, to były pozory. To był człowiek wielkiej delikatności. No więc ten apel, potem opisany przez Halinę Krachelską, na podstawie relacji spisanej przez Hannę Czaki. Ja wrócę do tej sprawy, bo jest powód, żeby do niej wrócić. Wreszcie moment uratowania go od śmierci. Traci przytomność, dwaj więźniowie nieznani mu odnoszą go na próg Krankenbaum. Dwaj lekarze podejmują decyzję o przeżyciu. Jeden mówi, słuchaj, on umrze. On musi umrzeć, bo to jest sepsa, to jest... A drugi mówi, nie, musi przeżyć. Dlaczego? I warszawski inteligent. Jeden z tych lekarzy zasłuży się w sposób niezwykły zarówno w Auschwitz, jak i potem na Majdanku, bo tam będzie ratował ludzi umierających na tyfus. Drugi zasłuży się udziałem w konspiracji obozowej, a jednocześnie będzie uczestnikiem nieprawdopodobnie nieludzkich eksperymentów na więźniach. Któż może sądzić lub nie sądzić? Zostawmy to w opisie.
do tego wracaliśmy w taki sposób, w który zrozumiałem, że nie powinienem narażać pana Władysława na dalsze rozważania o tej sprawie. Trzecie doświadczenie, które też mi się wydaje dosyć istotne, w moim opisie pana Władysława, dogorywający chłopiec zostaje położony przez matkę po tym wszystkim do łóżka. Przychodzi lekarz, doświadczony lekarz, i widząc tego chłopca, zaczyna płakać, bo nigdy w życiu czegoś takiego nie widział. Doświadczony lekarz, jak państwo sprawdzą, to był lekarz wojskowy w ogóle, który przeszedł przez pierwszą wojnę światową. Ja sobie to sprawdziłem. No, widział wszystko, co możliwe. Pierwsza wojna światowa to jest wojna, która pozostawiła po sobie tak zwane krzywe mordy, prawda? Lekarz płacze. Przychodzi dziewczyna, sąsiadka, harcerka, Hanna Czaki, która chce pomóc temu chłopcu, prawdopodobnie umierającemu. Tak się składa, że Hanna Czaki jest nie tylko harcerką, ale jest też funkcjonariuszką. Czy to jest właściwe określenie? Nie. Pracownicą też. No jest szefową sekretariatu, szefa Wydziału Informacji, Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Zmienia mu opatrunki i rozmawia z nim o doświadczeniach obozowych. Pewnego dnia przynosi małą maszynę do pisania, spisuje to wszystko. Spisuje te relacje. Po roku młody Bartoszewski zadebiutuje, co prawda nie swoim tekstem. Halina Krachelska wydaje ten tekst z poświadczeniem, że autor tej narracji już nie żyje, że umarł. A to jeszcze nie jest koniec tej opowieści o pani Krachelskiej, bo jak się okaże, stanie się coś takiego, co dla Bartoszewskiego będzie doświadczeniem wieloletnim. Jak państwo pewnie, zapewne pamiętają, Bartoszewski działa w dwóch komórkach Wydziału Informacji BIP-u. Obie te komórki zajmują się analizą, białym wywiadem mówiąc najkrócej, analizą wydawnictw prasowych, ale także działań nielewicowych organizacji konspiracyjnych. Bartoszewski czyta te dokumenty, czyta dokumenty, analizuje, ale także analizuje rozmaite akcje zbrojne lub niezbrojne, rozmaite działania tychże organizacji. Jednocześnie działa w Żegocie, jednocześnie działa w komórce kontrwywiadu więziennego. Te sprawy się bardzo często zbiegają. Ale chciałbym powiedzieć dwa słowa o lekturze tych dokumentów, które czyta młody Bartoszewski, już doświadczony. Otóż na przełomie 1942 i 1943 roku czyta programy partii, ugrupowań, także i ugrupowania, do którego sam należy, katolickiego ugrupowania Front Odbudowy Polski, ugrupowania, które w gruncie rzeczy jest takim chadeckim ugrupowaniem, no, częścią szeroko rozumianego Stronnictwa Pracy. I czy tak projekty, jakby je określić, one są niekiedy bardzo szczegółowe. Niektóre przewidują, ile każdy chłop dostanie hektarów ziemi.
ilu powinno być urzędników w gminie. Tylko że wszystkie zakładają, że Polska będzie imperium opierającym się na Adriatyku, Morzu Czarnym i Morzu Bałtyckim. Gdy pada pytanie dlaczego, odpowiedź jest prosta. Z przyczyn moralnych. Ja nie szydzę, nie ironizuję. Naprawdę nie. Ja rozumiem, że w tej sytuacji, w jakiej znajdowali się ci planiści polityczni tego czasu, ja rozumiem to. Rozumiem, że trzeba było znaleźć jakieś zadośćuczynienie w tych konceptach imperialnych. Jeden z tych konceptów nazywał się Unia Środkowoeuropejska i zakładał, że Polska będzie dominowała nad tą Unią z Wielką Jugosławią, Rumunią, Węgrami. Wielki program współtworzony przez kolegów, szkolnych kolegów Władysława Bartoszewskiego, Imperium Słowiańskiego, no, zakładał w 1943 roku po bitwie pod Stalingradem. Zakładał sprowadzenie Rosji do formuły Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i zajęcia terenów aż po Smoleńsk. Powtarzam, nie szydzę. Nie wiedziałbym więcej. Nie, nie. Tylko nagle w ciągu 3-4 tygodni wszystkie te projekty padają i nic z nich nie zostaje. Nic. Dla młodego człowieka jest to następne doświadczenie. Dla myślącego młodego człowieka, który wysnuwa wnioski z własnych doświadczeń i konfrontuje je z tym, co się dzieje w koło. To są tylko gorzkie doświadczenia. I wreszcie jeszcze jeden element. Hanna Czak i jej koleżanka, idąc ulicą Topolową, a alejami niepodległości, zostają zatrzymane przez patrol niemieckiej żandarmerii. Ja się wielokrotnie pytałem Bartoszewskiego, czy jest pewien, że to był przypadek. On mówi, nie, nie jestem pewien, nie jestem pewien. I potem zaczyna się ciąg. Hania Czaki zostaje storturowana i zaraz ze swoją przyjaciółką po paru dniach rozstrzelana w ruinach getta. To samo się dzieje z jej rodzicami i ze studentami, którzy akurat odbywali zajęcia w jej mieszkaniu na kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. Potem następuje jeszcze parę takich dziwnych wpadek. No a potem dochodzi do nocy długich noży, chyba to tak trzeba nazwać. To znaczy do zamordowania Jerzego Makowieckiego i jego żony, do zamordowania docenta Widerszala z BIP-u, do zadenuncjowania w ręce gestapo profesora Handelsmana i Haliny Grachelskiej. Obydwoje umrą w Ravensbrück. Śledztwo w tej sprawie prowadzi bliski przełożony Władysława Bartoszewskiego, Kazimierz Moczarski. Śledztwo zostaje zawieszone. To znaczy, wiadomo, Moczarski dochodzi do prawdy, zresztą nie tylko on. Tam parę osób uczestniczyło, z tego co pamiętam, w tym śledztwie. Bezpośredni wykonawca zostaje osaczony na Powązkach i zabity. Śledztwo zostaje zawieszone,
z uwagi na wybuch Powstania Warszawskiego. Bartoszewski, siedząc w więzieniach, spotyka w 1952 roku Oskara, to znaczy pana Zakrzewskiego. To wybitna postać w służb tajnych kontrwywiadu Armii, Komendy Głównej Armii Krajowej. Dopytuje się go o przyczyny. Dowiaduje się, że to był jakiś mafijny spisek wewnątrz Armii Krajowej. Tyle. Taka formuła pozostaje. Jest rok 1956. Aha, jeszcze może jedno dodam, żeby tak na liście proskrypcyjnej z tego, co ja niedobrze pamiętam te listy, ale na liście proskrypcyjnej był między innymi redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego, autor Kamieni na Szaniec. Był przeznaczony do likwidacji i był przeznaczony do likwidacji profesor Tadeusz Kotarbiński. Jest rok 1956, kolacja u znajomych. Obok Bartoszewskiego siedzi ledwie mu znany, no nazwijmy go WJ, który nagle niepytany mówi, że został, że on był jednym z wykonawców tej akcji. Ale że rozkaz otrzymał od bezpośredniego przełożonego Władysława Bartoszewskiego. No teraz proszę sobie wyobrazić, Władysław Bartoszewski już nie jest młodzieńcem, ma 34-35 lat. Jest po 8 latach więzienia. I nagle sobie uświadamia, że człowiek, od którego zależało jego życie, wydał rozkaz likwidacyjny. Tak nawiasem mówiąc, ten WJ, jeżeli chodzi o profesora Handelsmana, to na niego polował od 1934 roku, bo jako członek ONR-u brał udział w napadzie na mieszkanie profesora Handelsmana. Także więc odniósł w 1944 roku wymarzony po 10 latach polowania sukces. Zostawmy tego pana, zostawmy tę sprawę. Trzydziestopięcioletni Władysław Bartoszewski wie, w jakim świecie żyje. Wie, że to jest świat osaczony. W 1963 roku wyjeżdża do Izraela, aby złożyć relację w Instytucie Yad Vashem o działalności Żegoty. Składa tę relację. Wiecie państwo, to też ciekawa sprawa. Ta relacja ukazała się dzięki pani Małgorzacie Maruszkin, tutaj obecnej, 2 lata temu. W języku polskim, wreszcie. Czy myślicie państwo, że ktokolwiek, jakakolwiek instytucja państwowa tak zainteresowana promocją Polski w świecie podjęła się wysiłku sfinansowania tłumaczeń, dystrybucji przez polskie placówki dyplomatyczne, kulturalne? Nie. Na szczęście wysiłkiem społecznym to już niedługo się stanie. Ale wysiłkiem społecznym, a nie instytucjonalnym.
Właściwie będę już kończył. Wracam. No tak, jeszcze jedno doświadczenie niezwykłej wagi. A mógłbym mówić jeszcze o paru takich doświadczeniach, ale zatrzymam się na tym. Przed katolikiem, który odzyskał wiarę, odzyskał po załamaniu oświęcimskim dzięki spowiedziom u księdza Jana Zieli, pojawia się pytanie, jaka jest relacja między katolicyzmem a demokracją? To ważne pytanie. Czytelnik prasy katolickiej przedwojennej, gorliwy i to nawet specjalistycznej, bo sięgał niekiedy Władysław Bartoszewski do Ateneum Kapłańskiego. A to bardzo pouczająca dziś lektura, szczególnie te numery z lat 38-39. Tak, dla Bartoszewskiego w pewnym momencie to pytanie stanie się niesłychanie istotne. Jak pogodzić jedno z drugim, mając w pamięci to, co się stało w Austrii w latach do Anschlussu, mając w pamięci to, co tę formację, którą jedni nazywają austrofaszyzmem, a inni katofaszyzmem? Strasznie ważne pytanie. Więc wracając z Izraela, zatrzymuję się w Wiedniu, w redakcji pisma Die Furche, które to jest mniej więcej takie pismo braterskie w stosunku do Tygodnika Powszechnego. Pismo, które pracuje nad przerobieniem, przemyśleniem doświadczenia austriackiego, doświadczenia Dollfussa i jego następcy, doświadczenia, które zakończyło się Anschlussem przecież. Dla Bartoszewskiego to jest spojrzenie, powiedzmy sobie, z dwóch stron, bo on obserwuje, jak Austriacy pracują nad sobą, katolicy austriaccy pracują nad sobą, ażeby zrozumieć, ażeby upowszechnić. Między innymi wiedzę dotyczącą pytania, dlaczego nas było tak mało w latach próby. I potem to samo pytanie pojawi się w czasie jego pobytu w Niemczech. Pamiętajmy, ja już kończę, przepraszam. Pamiętajmy, że od 1945 roku Bartoszewski dokumentuje zbrodnie niemieckie w Polsce. Robi to dla IPN-u ówczesnego, dla Głównej Komisji Badań Zbrodni Niemieckich. Na podstawie jego tekstu pojawi się część tego tekstu dotyczącego egzekucji ulicznych w Warszawie. To będzie część przecież polskiego wystąpienia na procesie norymberskim. Jest dokumentalistą, historykiem, ale także i praktykiem historycznym, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że uczestniczy w ekshumacjach ludzi rozstrzelanych na Palmirach, w Jabłonnej i tak dalej, i tak dalej. Stąd powstanie to wielkie dzieło pod tytułem Warszawski Pierścień Śmierci. To naprawdę wielkie dzieło, które dokumentuje ogrom tych zbrodni. I on jedzie do Niemiec, zrazu do Austrii, potem do Niemiec, spotyka intelektualistów niemieckich, chrześcijańskich demokratów i socjaldemokratów, którzy pracują na rzecz porozumienia francusko-niemieckiego.
wydając pismo, które się nazywa Dokumenta. To niezwykle ciekawe zresztą pismo, warto do niego dzisiaj zajrzeć. Jak budowano podstawy duchowe, może nie podstawy, ale jak budowano duchowe konsekwencje konsekwencji pomysłów księdza Sturco, Szumana i jeszcze paru ludzi, którzy widzieli w ruchu paneuropejskim szansę na uniknięcie wojny. I nagle człowiek, który o Niemczech pisał wyłącznie w kategoriach krwawej pomsty. Nagle zaczyna się zastanawiać nad możliwościami reedukacji i nad tym, jak system polityczny Republiki Federalnej Niemiec ułatwia tę reedukację. I w jakiej mierze ci nowi Niemcy, dający się wyobrazić nowi Niemcy, mogą stać się gwarantami tego kawałka granicy, który nie będzie Polsce wrogi. No. Tam spraw jest ogrom, ale ja myślę, że jakby się to zebrało tak razem. Ja nie wiem, czy to będzie spójne, ale nie należy żądać od nikogo ostatecznej spójności, bo nie o to chodzi. Jak się to zbierze razem, to wtedy działania Władysława Bartoszewskiego jako działacza państwowego dają się chyba lepiej obejrzeć. Dziękuję Państwu. Bardzo proszę teraz, czy ktoś chciałby zapytać o coś, czy skomentować? Panie profesorze, wszedł Pan w buty Pana Bartoszewskiego. Bardzo pięknie go Pan nam przedstawił. I myślę, że Pan ciągle w tych butach tkwi. Gdzieś się posuwa ciągle, prawda? Ja jestem ciekawy, co by profesor Bartoszewski powiedział na sytuację, która aktualnie panuje w Polsce. Co by zrobił w ogóle? Jak by zareagował? Jakie pisma by zakładał? Czy zszedłby do podziemia? No nie wiem. Co by zrobił? Pan profesor chyba najlepiej wie, co by zrobił. Może pan profesor się podzielić. Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Nie mogę mówić w imieniu pana Władysława, ale na tyle, na ile go znam. Pamiętam o jednym, że dla maturzysty 39 roku, który jako ochotnik w czasie oblężenia Warszawy nosił trupy i ludzi umierających do szpitali, jako ochotnik, sprawą nadrzędną była sprawa państwa. Myślę, że Władysław Bartoszewski nie wdawałby się w niepotrzebne polemiki, w kłótnie, które jeszcze bardziej likwidują szacunek do państwa polskiego. Myślę, żeby starał się działać na rzecz wzmocnienia instytucji. Narzekanie na wysokich urzędników państwowych, którzy nie wiedzą, co czynią, jest oczywiście trafne. Ale wydatkowanie energii wyłącznie w tym kierunku, wydaje mi się, budziłoby we Władysławie Bartoszewskim pewnego rodzaju przesyt.
myślę, że zacząłby zakładać instytucje albo wzmacniać takie istniejące. Takie, które wzmacniają społeczeństwo, a nie takie, które, chciałem powiedzieć, dzielą, ale to nie chodzi o... Społeczeństwa są zawsze podzielone. I zawsze były. Podziały społeczne, ideowe w II Rzeczpospolitej były nierównie silniejsze niż dziś. Więc nie o to chodzi. Chodzi o definiowanie jakiegoś tego, co nadrzędne. I o wzmacnianie myśli o tym, co jest nadrzędne. I myślę, że to by zajmowało pana Władysława Bartoszewskiego w jego biegu. Bo on by biegł. Biegłby nieustannie. Ja zresztą tak go poznałem. I to będzie już, mianowicie, państwo zapewne w większości wiedzą, jak dom Związku Literatów. Tam klatka schodowa jest zbudowana z drewna. Więc kiedy ktoś biegnie po tej klatce schodowej, to schody chwieją się i trzeszczą. Ja w ten sposób poznałem, znaczy pierwszy raz mu uścisnąłem rękę, bo schodziłem z biblioteki, trzymając w ręku obłożony w gazetę tom, jak dziś pamiętam, tom napisany przez Władysława Bieńkowskiego, a wydany w Instytucie Literackim w Paryżu, który nosił tytuł Motory i hamulce socjalizmu. I kiedy już byłem na półpiętrze, klatka schodowa się zatrzęsła i usłyszałem, że ktoś biegnie, przeskakując po 3 stopnie pod górę. I minął mnie Władysław Bartoszewski, który krzyknął: ha! Komar! Przyjęliśmy pana do penklubu. Co pan tam czyta? To ja otworzyłem i pokazałem mu. On powiedział: ha, ha! I popędził dalej. Dlaczego o tym opowiadam? Minęły lata i odkryłem tajemnicę HH. Otóż Władysław Bieńkowski, współtwórca Polskiej Partii Robotniczej, którego Bartoszewski poznał na odprawach, codziennych odprawach powstańczych, w których uczestniczył między innymi milczący Jan Nowak-Jeziorański, a prowadzone te odprawy były przez przyszłego zastępcę Nowaka-Jeziorańskiego w wolnej Europie, a przedwojennego szefa propagandy obozu Zjednoczenia Narodowego, najmłodszego posła w tym ostatnim Sejmie, pana Rzęczykowskiego. W tych odprawach uczestniczył także Władysław Bieńkowski, no i jeszcze pewien publicysta z prawej strony, Wiktor Trościanko. Bardzo się ciekawie, to jest opowieść filmowa. To jest początek dobrego serialu, naprawdę. Jak popatrzą państwo na postaci, które tam występują. Mianowicie jest Jan Nowak-Jeziorański, szef Polskiej Rozgłośni Radia Wolna Europa. Zaprzyjaźniony przecież potem serdecznie z Bartoszewskimi. Jego zastępca. O niezwykle złożonej biografii. Geniusz propagandy. Naprawdę geniusz propagandy. Co zresztą udowodnił między innymi prowadząc propagandę obozu Zjednoczenia Narodowego. No ale trudno. Jest pan Trościanko, bardzo wybitny. Państwo słuchali przez głosu Trościanki w Wolnej Europie. Świetny publicysta, naprawdę świetny. Uwielbiałem go słuchać. No i jest Władysław Bieńkowski, który był świetnym, oprócz tego, że był działaczem PPR-u, to był bardzo ciekawym człowiekiem. W 1960, w 70 roku, a Władysław Bartoszewski przerzucił
przerzucił tę książkę, znaczy maszynopis książki Motory i hamulce socjalizmu do Paryża. I dlatego, kiedy zobaczył, że ja tę książkę niosę, to wykrzyknął ha ha, bo zobaczył, że mu się udało. Losy tych ludzi, no początek serialu, losy tych ludzi układały się w sposób zdumiewający i zaskakujący. Bo pod koniec swojego życia Jan Nowak-Jeziorański dowiedział się, że Wiktor Trościanko współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. I to był dla niego szok. No, kończę. Władysław, moim zdaniem, na ile znałem Władysława Bartoszewskiego. Aha, jeszcze jedno, przepraszam. Jak tworzyliśmy tę ostatnią książkę, która nosi tytuł Prawda leży tam, gdzie leży. Zaczynaliśmy rozmowę o profesorze Skubiszewskim. Mówi, panie Michale, go słabo znałem, zaledwie 20 lat. No więc znałem Władysława Bartoszewskiego ponad 30. I myślę, że odpowiadając ostatecznie na pana pytania, a to myślę, że budowałby instytucje. Jeździłby po kraju i przypominałby, że o dwóch sprawach. Prawda leży tam, gdzie leży, a drugie warto być. No, dziękuję. Bardzo proszę. Panie profesorze, Tomasz Strączek. Panie profesorze, proszę wybaczyć bezczelność dorzucenia pewnego drobiazgu do pańskiego brawurowego wykładu, ale chciałbym panu i państwu powiedzieć, pan pewnie to wie, że Władeczek, czyli Władysław Bartoszewski Junior, studiował na naszym uniwersytecie 5 lat. I chciałbym, obserwowałem, bo z Władeczkiem tutaj różne rzeczy wyprawialiśmy, między innymi tu się chodziło do historii sztuki, bo tam były najmilsze koleżanki, ale Władeczek żył w normalnym domu. To był normalny dom z ojcem i matką tutaj na Górnym Mokotowie. I kiedyś przyszedł i powiedział, że o świcie zaczęli, bezpieka zaczęła pukać do drzwi. Pan profesor powiedział, że nie otworzy. Oni zaczęli rozbijać drzwi siekierami. Powiedział, no dobra, otworzę. I to był normalny dom także, że tak powiem, przy tych wszystkich sprawach, przy inwigilacji bezpieki, przy tych koszmarach, Władeczek Junior miał normalny dom ze wszystkimi, że tak powiem, plusami i minusami związanymi z, że tak powiem, kształtowaniem młodego człowieka. Także oprócz tej niezwykłej pomnikowości, ten człowiek był w stanie stworzyć normalną, rodzinną rzeczywistość, która wydała chłopaka, który był jednym z nas, który nie niósł w sobie jakiegoś bagażu problemów swojego ojca. Rozglądałem się może w nadziei, że Władeczka zobaczę, ale on mieszka za granicą. Nie, i sądzę. Nie mógł przyjść. Nie miał przyjść. Aha. Miał przyjść. Tylko siła wyższa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja mam takie jedno pytanie. Jak pana zdaniem Władysław Bartoszewski funkcjonował i czuł się w roli ministra? No i pan profesor Jan Barcz, który tutaj siedzi i który był dyrektorem gabinetu ministra spraw zagranicznych, powiedziałby zapewne stokroć więcej. Ja mogę tylko powiedzieć o tym, co ja widziałem. Janku, pozwolisz, że pan profesor Barcz mnie zakablował pewnego dnia, bo wygadał, że jako pracownik członek gabinetu politycznego Władysława Bartoszewskiego, ministra spraw zagranicznych, pisałem dziwne przemówienia. Rzeczywiście
Pan Władysław dawał mi szansę. Pisałem przemówienia szalone. I widziałem, jak się cieszy. Ale czy on je wygłaszał później? Czy, tak. Czy cenzurował to później? Nie, nie. On się strasznie cieszył, kiedy do języka, no bardzo sformalizowanego języka dyplomacji, mógł nagle dodać coś, co, no co nagle ożywiało. Więc jak pisałem o trąbach anielskich, to on jest przyjemnością, to on to z przyjemnością cytował, znaczy mówił o trąbach anielskich, o aniołach, które sprzyjają na przykład czytelnictwu polskich książek w Niemczech. No i słuchacze to kupowali. I kupowali polskie książki. Czy pan może by chciał dodać jeszcze coś? Znaczy jedno uzupełnienie do Michała Komara, że myśmy mieli cenzora bardzo ostrego w postaci małżonki ministra, pani Zofii. I tu żartów nie było, bo i polonistka wytrawna, i wydawca wytrawny. Także nawet Michał Komar miewał problemy. Natomiast jako ci urzędnicy, którzy wokół ministra pracowali, mieliśmy więcej problemów z tym, co on mówił. Dlatego, że jako minister, no niestety, nie mógł sobie pozwolić na tyle, na co sobie może pozwolić publicysta, czy dziennikarz, czy historyk. I byliśmy siłą rzeczy przy wywiadach, jakich udzielał. Zawsze zgodnie ze zwyczajem te wywiady wracały do autoryzacji. No i tutaj niestety grono urzędasów, przepraszam, że tak powiem, siadało i ważyło, mierzyło, sprawdzało. Patrzyliśmy, żeby jakiś konflikt zbrojny gdzieś nie wybuchł w bliższych czy dalszych regionach. No a na końcu jeszcze spadały na nas gromy ze strony szefa, który miał pretensje, że jednemu z najbardziej wpływowych polityków, o którym opowiadał, zasugerowaliśmy wykreślenie zwrotu, że przyjedzie do Bartoszewskiego jak do Kanosy, żeby się wyspowiadać z różnych grzechów. A akurat finalizowaliśmy negocjacje akcesyjne. Także trochę tego typu opowieści oczywiście było, ale one wszystkie teraz, jakie wspominamy, miały charakter poważny, ale w sumie bardzo przyjacielski, nie chcę powiedzieć zabawny, ale bardzo przyjacielski. A jeśli nie ma tu z sali pytań, to ja mam jeszcze jedno pytanie. Ja wiem, że na Rakowieckiej gdzieś w 50-tych latach Bartoszewski siedział w jednej celi z takim gestapowcem Katem z getta Wisbicy, który tam rzeczywiście miał, zapisał się niesłychanie krwawymi represjami w stosunku do, tam było getto, z którego wysyłano Żydów, którzy przeżyli, a wielu z nich zostało osobiście przez tego gestapowca zamordowanych. W każdym razie, a trzymano go na Rakowieckiej, bo liczono, że on wyda jeszcze miejsce pobytu jakichś innych zbrodniarzy niemieckich. Z jakiejś rozmowy z Bartoszewskim wynikało, że oni w tej celi wspólnie, prawda, osadzeni z zupełnie różnych powodów, ale że potrafili jakoś współżyć i dogadać się. No z tego co pamiętam, tam było parę osób w tej celi, pod tą celą. Tam był właśnie ten SS-man Engels, tak, był jakiś działacz syjonistyczny i było jeszcze paru Polaków i no musieli. No cela ma to do siebie, że jednak
się nie da inaczej. No chyba, że się zabije, tak, tego. Nawiasem mówiąc, Engels mu kiedyś powiedział, wie pan, że ja będę wisiał, to rozumiem, ale dlaczego pan tutaj siedzi? Szalenie zdziwiony. Ale wydaje mi się, że nie chcę teraz powiedzieć, bo na takim spotkaniu, jeszcze jedno spotkanie, które myślę, że odegrało w świadomości Władysława Bartoszewskiego istotną rolę. To było spotkanie w Berlinie w 82 roku. W 82 roku spotkanie z pewnym oficerem Wehrmachtu, bezrękim. To był kapitan najsławniejszego w armii niemieckiej 9 pułku poczdamskiego. Wiecie państwo, to była elita elit armii niemieckiej. I ten oficer siedząc, on się nazywa von der Busche, on powiedział do Bartoszewskiego, ten oficer uniknął powieszenia w 1944 roku, ponieważ akurat wtedy odejmowano mu rękę i gestapo nie trafiło na niego w ramach rozliczeń w związku ze spiskiem Stauffenberga. No i wie pan, ja panu zazdroszczę, jako oficerowi Armii Krajowej, że pan w tak pięknej, a ja byłem w Wehrmachcie. Czy ja mogę coś dodać? Właśnie w związku z tą celą. Bo też uważam, że to było jedno z tak zwanych formujących zdarzeń w życiu pana profesora. On powiedział, że był bardzo dumny z tego, że on w tej celi został starostą, wybranym przez 100% mieszkańców tej celi, czy osadzonych. I właśnie uważa to za jedno z największych swoich osiągnięć, że potrafił w tak dramatycznie różnym środowisku, będąc sobą, zyskać uznanie, po prostu być traktowanym jak właśnie osoba godna szacunku i zaufania przez wszystkich. Był 2 razy wybierany starostą w takiej sytuacji. 2 raz w Jaworzu. A ponieważ byłem tego świadkiem i to było naprawdę uderzające, ponieważ jak tam nas przywieziono do tego ośrodka internowania, to reprezentant ministra spraw wewnętrznych w mundurze wojskowym z baretką Virtuti Militari dał nam słowo, że będziemy pod opieką Wojska Polskiego, a nie tych gliniarzy, co stoją obok, bo obok stali zomici w pełnym oprzyrządowaniu. I się okropnie rozpędził, bo powiedział, wy, profesorowie uniwersytetu, elita, my tutaj jesteśmy, żeby was chronić. I nagle poczuł, że się zapędza za daleko z tą elitą, będziemy was chronić. Mówi, i nikt wam tyłka nie będzie podcierał. A w związku z tym macie wybrać starostę. Jerzy Markuszewski krzyknął wtedy, że Bartoszewski, ponieważ ma największe doświadczenie więzienne. A ja stałem przy takim zarośniętym akwarium. Moje dzieci lubiły mieć akwarium z rybkami, ale zapominało o ich czyszczeniu, więc te rybki umierały. Ja stałem, tak patrzyłem na to akwarium w Wojskowym Ośrodku Wojsk Lotniczych i widziałem, że 2 rybki na pewno za chwilę zdechną. Na 100%. Już tak, no miałem doświadczenie. I jak Bartoszewski powiedział, przyjmuję to za szczytne, to rybki się odwróciły i popłynęły. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za ten wykład.